Bonjour, je m'appelle Mariusz in the cage.pl, a ze mną Marian Ziółkowski, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Jesteśmy już troszeczkę, tak trochę się nauczyliśmy, liznęliśmy języka, co prawda trochę z translatora, ale zawsze. Marian, no generalnie na tym etapie, który etap uczuć to jest i emocji wchodzenia w ten pojedynek, bo tego jest tak dużo, z tak różnych kątów na to można spojrzeć, na ten twój powrót, że nie wiadomo od czego tak naprawdę zacząć, ale najpierw chciałbym zapytać o to, co ty w tej chwili czujesz. To jest koncentracja na wadze, na zawodniku, na czym? Pamiętaj, że wiesz, że już za sobą mam wiele różnych emocji. Trochę lat już jestem w tym sporcie i no wiesz jak to jest. No nie da się cały czas odczuwać nie wiadomo jak żywych emocji, bo człowiek już jest przyzwyczajony po tym, co przeżyłem, jeśli chodzi o całą galę na Narodowym i co przeżyłem po tym, co się wydarzyło podczas tej rozgrzewki. Całe te przygotowania, które też były dobre, ale skomplikowały się na miesiąc przed, kiedy doznałem tej kontuzji. Więc to wszystko, naprawdę dużo wtedy było emocji. I jeśli miałem coś poczuć innego niż zwykle, no to właśnie poczułem wtedy w tym okresie. A teraz no to wiesz, no, nie targają mną jakieś nie wiadomo jakie emocje, jakieś uczucia, których bym jeszcze nie doświadczył. Oczywiście coś nowego, gala we Francji. Pierwszy raz miałem okazję pójść na lotnisko, polecieć samolotem na walkę i to było coś takiego fajnego, coś nowego, bo zazwyczaj lotniska i lot samolotem kojarzy mi się raczej wiesz, z jakimś entertainment, z jakimś relaksem i wyjazdem, a tutaj taki dysonans, bo z jednej strony takie uczucie automatyczne, że przecież zawsze lecę w kontekście jakiegoś wypoczynku, a z drugiej strony przecież lecę na robotę. I to było takie dosyć ciekawe odczucie, ale tak jak mówię, ja jestem też człowiekiem, który nie dosyć, że dużo przeżył, to jeszcze jak są jakieś nowe emocje, to staram się z tego cieszyć, to bo po to trenujemy, po to walczymy na sparingach, po to, żeby właśnie takie emocje przeżywać, więc trzeba to przyjmować jako coś pozytywnego. I na razie wiesz, podchodzę do tego bardzo spokojnie, przede wszystkim teraz myślę o wadze i często jest tak, że w czwartek raczej człowiek nie myśli o samej walce, tylko raczej gdzieś tam myśli o tej wadze, żeby ona wszystko dobrze poszła. W piątek z kolei myśli o tym, żeby dobrze się nawodnić, dobrze się najeść, żeby ta waga dobrze wróciła, myśli o tym ważeniu i dopiero sobota jest takim dniem, w którym się myśli konkretnie już o pojedynku. No właśnie, jak wylatywałeś, pakowałeś się, myślałeś, że lecisz, co tak naprawdę zrobić dla siebie? Coś udowodnić tu kibicom, coś udowodnić sobie, zadowolić swoich kibiców, zadowolić trenerów, zadowolić publikę, zadowolić KSW, bo generalnie jest mnóstwo oczekiwań ze wszystkich stron, które wymieniłem. To prawda, jest dużo oczekiwań, bo co prawda wiesz, można powiedzieć, że zawsze przed każdą moją walką są oczekiwania, ale jednak, no nie na darmo to mówisz, no te oczekiwania narosły przez te okoliczności, które się wydarzyły. Nie było mnie już no, prawie 2 lata. Minie w sobotę, minie tam rok i 10 miesięcy, to prawie 2 lata, więc te oczekiwania rzeczywiście narosły, tym bardziej jeszcze po tym, w jaki sposób wypadłem z tej walki. Ludzie są ciekawi, jaką mam formę, co mogę pokazać i rzeczywiście wiem, że to nie jest tylko udowodnienie coś sobie, choć na tym przede wszystkim się koncentruję, żeby udowodnić sobie. No bo wiesz, inaczej jest na sparingach, kiedy wszystko dobrze ci wychodzi, kiedy na treningach dobrze się czujesz i myślisz sobie, kurczę, nic nie straciłem, cały czas jestem tym samym zawodnikiem, ale to jest zupełnie co innego wejść do klatki i w walce pokazać to co się robi na sparingach. Więc gdzieś z jednej strony po treningach wiem, że cały czas taśmie na dłużej nic się nie zmieniło, a nawet myślę, że stałem się jeszcze lepszym zawodnikiem przez pewne okoliczności, które teraz nie będę ich już rozwijał. Ale ważne właśnie jest to, żeby pokazać, co się umie w tej samej walce. Ale tak jak powiedziałeś, są oczekiwania i też na pewno chcę udowodnić moim kibicom, którzy cały czas bardzo we mnie wierzą, że jestem w stanie jeszcze dużo pokazać w tej klatce, moim trenerom, moim bliskim osobom. Może nie tyle udowodnić bliskim osobom, bo bliskim osobom nie muszę nic udowadniać, ale jednak pokazać im, że jestem cały czas w grze i żeby byli spokojni o mnie, że nie muszą się martwić ostatnimi sytuacjami, bo jestem cały czas w dobrej formie. Trochę PR-owe pytanie, ale zapytam, która z tych grup jest dla ciebie najważniejsza? Kto, o kim pomyślisz pierwszym po walce?
Myślę, pomyślę o mojej dziewczynie, o Ewelinie. To jest, o niej zawsze myślę, bo ona jest najbliższą mi sercu osobą, więc skoro jest najbliższa i razem to przeżywamy, to automatycznie gdzieś od razu myśl schodzi na nią. Pomyślę na pewno o swoich trenerach, pomyślę o swoich kolegach z klubu Nemesis, bo odkąd przyszliśmy z WCA, no to gdzieś tworzyliśmy razem ten klub i też no, razem się przygotowujemy do walki, też na pewno gdzieś myśli zejdą na nich, na pewno o kibicach, na pewno o ludziach związanych z KSW, jeśli chodzi o właścicieli, czyli Martin i Maciek, no bo też chcę im pokazać, że jestem dobrym cały czas zawodnikiem i warto na mnie stawiać. Więc myślę, że tak, że to są te pierwsze osoby. Pewnie w kolejności osoby te bardzo bliskie. Te, które może nie są tak bliskie jak Ewelina czy też moja siostra, ale takie już w drugiej kolejności. Przyjaciele, dalsza rodzina. To też są takie osoby, o których na pewno pomyślę, że kamień z serca mi spadł. Mhm. Tak się zastanawiam, czy myślisz troszeczkę o tych kibicach tutaj, bo wydaje mi się, nie da się nie odnieść takiego wrażenia, oglądając dzień z tobą, który zrobił Piotrek, i nie da się odnieść, że chyba tobie pasuje i wolałbyś, jakbyś miał do wyboru dziś zmienić lokalizację na Torwar, to byś chyba nie zmienił. Nie chciałbym tym bardziej jeszcze w Warszawie, gdzie teraz ta Warszawa nie do końca dobrze mi się kojarzy. Nie, cieszę się, że przeżywam coś, gdzie też jeszcze bardziej muszę wyjść ze strefy swojego komfortu i będzie to coś naprawdę dużego i cieszy mnie to, że jestem zepchnięty do sytuacji, w której naprawdę będę musiał się mocno zaangażować, zmobilizować, zmotywować i myślę, że właśnie co więcej to będzie sytuacja, która pomoże mi się bardziej zmotywować, przez to, że będę czuł te emocje związane z tym wszystkim, gdzie tu się bijemy, jacy tu są kibice, co ci kibice myślą o mnie. Myślę, że to, no i oczywiście przeciwnik, który jest właśnie stąd. Więc to sprawi, że ta mobilizacja będzie jeszcze większa, ale jednocześnie no, to jest na pewno coś, co trzeba umieć wytrzymać, ale mi się to podoba. W pierwszej walce zawodowej już miałem sytuację, gdzie biłem się z Niemcem na niemieckiej ziemi i tam też było dużo emocji, a to była pierwsza moja walka zawodowa, więc myślę, że wtedy to uniosłem, więc teraz po tych 13 latach, to już 13 lat mija, no prawie 13 lat, myślę, że ty bardziej to udźwignę. Tak sobie myślę, jutro będziesz miał pierwszy test kibiców. Spodziewasz się tak realnie gwizdów na wyjście? Tak. Wiesz, nie zakładam na 100%, że tam będzie totalny jakiś kocioł i będzie naprawdę gorąco, nie wiadomo jak, ale też mam, wiesz, różne alternatywy. Nic mnie nie zdziwi. Nie zdziwi mnie, jeśli będą gwizdy jakieś takie, wiesz, połowiczne, załóżmy 30% hali będzie gwizdało. Spodziewam, ale nie zaskoczy mnie to, jeśli w miarę będzie spokojnie, ale też nie zaskoczy mnie, jeśli praktycznie cała hala mnie wygwizda i każdy moment w walce będą na mnie gwizdali, a każdy jakiś ruch w areli, nawet przestrzelony, dostanę w bark, to już będzie tam wrzawa. Na wszystko jestem gotowy. Tak myślę, że będą fani mieli tak naprawdę trzy okazje, stety, niestety, a te dwie sytuacje, żeby się do tego przygotować, bo jeszcze otwarcie gali. Tak, ale otwarcie gali to... No, Dużo już jest tych otwarć za mną i myślę, że nic też... Nawet na Stadionie Narodowym. No właśnie, nic nie przebije tego na Stadionie Narodowym. To było takie mocne. Wiadomo, że nikt na mnie nie gwizdał, tylko wręcz przeciwnie, ale ogrom tego, to co tam się działo, to było niesamowite. I wiesz, to był moment, w którym w ogóle to tak jest dziwne, bo przez cały czas człowiek już czuł, że wyjdzie do tej walki, że zaraz ta walka, każdy moment, pamiętam moje wspomnienia, to był moment, który miałem w głowie, że zaraz to się wydarzy, zaraz będę wymieniał ciosy z Parnasem, zaraz zobaczymy, kto jest lepszy, jak bardzo on jest dobry, a jak ja jestem dobry. I wiesz, cały czas miałem to gdzieś w głowie. I pamiętam ten moment właśnie, jak była ta prezentacja i pamiętam, że to był taki moment, gdzie
przez chwilę w ogóle nie czułem stresu związanego z walką, bo zawsze gdzieś, bo mimo, że no, już 6-5 walk zawodowych mam, biłem się, wiesz, z naprawdę mocnymi zawodnikami, jak Rembecki, Kleber, Gamrot, Borys Majkowski, rewanż z Romkiem Szymańskim, to jednak zawsze i tak gdzieś jest ten stres, a podczas tej ceremonii w ogóle jakby ten stres odszedł, tylko uderzyła mnie ta fala tego, że niesamowite, że co ja robię, że doszedłem do takiego momentu, że to jest tak duże, tak wspaniałe. I pamiętam wtedy, że takie odczuwałem sportowe szczęście w tym momencie. Więc wiadomo, no tam była trochę inna reakcja kibiców, inaczej to wszystko wyglądało. Ale nawet jeśli tutaj na ceremonii będzie już zapowiedź tego, co będzie w walce, jeśli ze strony kibiców, no to no nic, no, będzie co ma być. Poprosiłem, już jak dowiedziałem się, że ma być gala we Francji, a nawet jak jeszcze nie wiedziałem, że ma być, tylko słyszałem jakieś pogłoski, to już wysyłałem sygnały, że chcę się bić, wiedząc, że może właśnie być to piekło na trybunach. No rozmawialiśmy już trochę o tym i o Varley też rozmawialiśmy, trochę go wykrakaliśmy. Nie wiem, na ile wtedy, no już nie pamiętam daty tego wywiadu, więc nie wiem, czy ty już sobie coś wiedziałeś, czy nie, ale chyba wtedy nawet gali we Francji nie było ogłoszone, więc pewnie nie wiedziałeś, z kim się będziesz bił. No to dodaję smaczku, wiadomo, i tu przejdę od razu płynnie do trailera. Varley wiedział dokładnie wszystko, co mówi w tym trailerze. Nie twierdzę, że czytał z kartki, ale wiedział dokładnie, co powiedzieć tak, żeby się w każde miejsce punkt uderzyć tak, żebyś mógł na to, nie wytrącić z równowagi, ale na to na pewno zareagować. No więc po kolei przechodząc ten trailer, jak podobał ci się jego pomysł, że w razie czego, no to będzie w kiblu cię złapie, w szpitalu cię złapie, w domu cię złapie, w hotelu, że ta walka i tak się odbędzie, a to już gdzie, to już wszystko jedno. Wiesz, to nie mówię o mechanice kwantowej, nie trzeba było bardzo analizować, żeby dojść do tych słów, które powiedział. No, dosyć zaczepne, dosyć jest pewny siebie, ale walczyłem z zawodnikami różnymi, naprawdę. Takimi, którzy byli bardzo pokorni, takimi, z których nie dało się nic za bardzo rozszyfrować. Takich, którzy niewiele mówili, ale mieli bardzo dużą pewność siebie w oczach, jak na przykład Mateusz Gamrot, on za wiele nie mówił na mój temat. Powiedział, że pamiętam w trailerze powiedział, że Musaev był wyzwaniem, że ja też będę wyzwaniem, czyli gdzieś tam szanował, nie stawiał mnie na pozycji jakiegoś zawodnika, którego po prostu przejedzie, ale raczej on dużo nie mówił, tylko właśnie tą pewność w oczach miał. Ale też miałem gości jak Maciek Kazieszko, który w trailerze powiedział, że nie zawalczyłem z Mateuszem Gabrotem jak prawdziwy mistrz. Powiedział tam kilka różnych słów. Pamiętam, miałem jeszcze z jednym zawodnikiem, Jackiem Kreftem, nasza trzecia walka, to z kolei w naważeniu popchnął mnie, że prawie nie spodziewałem się tego w ogóle, że będzie tak agresywna, to było w Gdyni u niego w mieście. Jeszcze tam ten fan zrobił te ważenie na takiej scenie na zewnątrz, tam byli jego kibice i nie spodziewałem się w ogóle, że będzie taki ofensywny i tak mnie pchnął, że prawie ze sceny spadłem. Tam pamiętam, że tak było, może tego nie było widać na wideo potem, ale jak ja pamiętam tę sytuację, to już myślałem, że zaraz lecę ze sceny, bo tam była krawędź blisko. Więc różne były, przeróżne sytuacje i wiesz, jestem przyzwyczajony do wszystkiego. Do gości, którzy są bardzo pewni siebie, do gości, którzy są agresywni i do gości takich, którzy są w drugą stronę. Miałem też nieraz tak, że mam walkę, jestem na backstage'u, a mój przeciwnik do mnie podchodzi i zaczyna do mnie coś gadać. Wiesz, no przeróżne sytuacje miałem, więc wszystko, wiesz, jak człowiek już wszystko przeżył, to nic go za bardzo nie zaskoczy, ani nie wywołuje jakichś wielkich emocji. No, miejmy nadzieję, że nie będzie musiał iść do szatni do mnie. On tam mówił o tym i mówił też o tym mistrzostwie, o tym braku szacunku, że nie zachowałeś się jak mistrz i tak dalej, tak dalej. Jakbyś to wszystko, co on tam powiedział, podsumował? No wiadomo, że to była gra medialna z jego strony, no ale skuteczna, obiektywnie. To jest najlepszy trailer do tej gali, albo inaczej, lepszy niż do main eventu na pewno. Najwięcej w nim się działo. Natomiast to o konstrukcji może też tego trailera. Nim dokończył ten wątek Varley i jego słów. Czy ty słyszałeś, co on mówił w tym trailerze i na to mogłeś odpowiedzieć? Czy on wiedział, co ty powiedziałeś i on odpowiadał? Bo wiem, że to jakoś tak jest zawsze, że ta druga strona, jedna strona wie chyba, co powiedziała pierwsza. On był pierwszy,
Bo jak przyszła do mnie ekipa razem z coachem, którego pozdrawiam, to powiedział, że już byli w Marsylii. Ale nie mówił mi, że on coś prowokował, tylko raczej powiedział, że coś powiedział lekko zaczepnego, ale takiego w dobrym guście, nie takiego, gdzie zabrał mi jakiś szacunek. Ale nawet nie pamiętam, co wtedy powiedział. Ja też miałem w głowie, że to jest zawsze trailer i po prostu no, nie sądziłem potem, jak obejrzałem ten trailer, że tam on całe te 3 minuty zapętlił się i jest monotematyczny. Potem jak był ten dzień z Varelą, to samo. No widziałeś. Adam... No tam już nie za wiele działa akurat. No, też co miał do powiedzenia, to samo gadał. Tak jakby nie miał nic innego do powiedzenia, tylko cały czas ta sama akcja, którą sobie nakręcił w głowie. A widziałeś mój dzień. No, gadałem o PlayStation, o psie, no o wszystkim, co się dało. No, nie mam w głowie, że żyję cały czas tą walką, tymi emocjami i że muszę powiedzieć coś takiego Varelli, żeby pokazać swoją dominację. No spokojnie. Wiesz, to on walczył u siebie. To jednak to nie jest tak, że ta presja jest skumulowana na tobie. No to tylko z jego strony, ze strony francuskich fanów on ma presję, ty masz tylko gwizdy usłyszeć. No generalnie to on musi, musicie, to jest perspektywy fightera, wiadomo. Natomiast jakby od tej strony, to na nim ta presja też jednak ciąży i to jest na pewno ważne. To czysto sportowo o tym Varelli jeszcze 2 słowa, bo normalnie jak ogłosili pojedynek, to można by było uznać, że to walka na odbudowanie. Naprawdę, bo jakby całościowo jesteś lepszym zawodnikiem. Jakby tak jak to się mówi teraz popularnie, overall zaciągnięte z gry, podejrzewam. Jest to, ja akurat nie gram w UFC, to nie wiem, ale jest to zaciągnięte, czyli całościowo jesteś lepszym zawodnikiem, obiektywnie, no ale lubisz udowadniać w płaszczyznach rywala swoją wyższość. No i to jest, no ma plusy i minusy. No to się może podobać fanom, ale może być zgubne dla ciebie. Czy nie pytam cię o gameplan, natomiast no domyślam się, że i tak może tak być, że ta walka zakończy się po 15 minutach w walce stójkowej. I czy faktycznie to jest jeden ze scenariuszy, który może być główny, jedyny i nie ma szans na to, że zobaczymy Mariana przenoszącego walkę do parteru? No jeśli chodzi o ten wątek, co powiedziałeś, czy to jest w jakimś sensie walka na przetarcie, no to może byśmy tak powiedzieli, gdybym cały czas był w gazie i był, wiesz, tym mistrzem i nie przegrałbym, wiesz, nie przegrałem walki, ale trochę przegrałem sytuację, przegrałem samym gdzieś z sobą, no bo zawsze dla mnie, jak zawodnik nie wychodzi do walki, no to gdzieś tam, no jest jakiś tam rodzaj porażki. Więc biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę to, że ma 3 walki wygrane z rzędu i to w bardzo mocnym stylu, jeszcze Sebastiana Rajewskiego, z którym, no wiesz, no nie można walki porównywać do drugiej walki, też czasu, no bo to nawet jak pamiętam teraz, niestety, Gracjana Szadzińskiego w KSW wszyscy praktycznie pokonują dosyć łatwo. No, i Mirciak znokautował Gracjana i właśnie Varela go znokautował. I ktoś powie, no ale Marian, ty walczyłeś z nim 15 minut. Ale to też, właśnie to nie jest wszystko takie łatwe. To w wielu momentach można powiedzieć, to zależy. Bo kiedy walczyłem z Gracjanem Szadzińskim, to on był, gdyby ze mną wygrał, pamiętam całą tą układankę, jakby ze mną wygrał, by dostał walkę o pas. Tak, tak, tak. Był po 2 zwycięstwach. Ostatnia jego walka to rozwalenie twarzy tego Paula Redmonta. Tak, tak. I wszyscy mówili, ale on jest mocny, zniszczy Mariana. I wiesz, po prostu... I wasza walka była, przepraszam, przerwę przed jego walką na Genesis. A to chyba jest game changer w tym wszystkim, bo to była ta kontuzja oka. Czy wasza była przed Genesis? Przed Genesis. A z Varelą była po. Tak. Tak, dokładnie. On się bił na Genesis już po walce ze mną. Dokładnie. Już po walce ze mną. Więc wiesz, jeden zawodnik jest, jednego roku jest świetny, ma świetny mental, jest zdrowy, a w następnym roku coś się stało, czy to psychicznie, czy może fizycznie, czy nie, wiesz, nie wierzy w siebie, różnego rodzaju, albo jest rozpracowany. Właśnie to wszystko zależy od sytuacji. I też właśnie wracając, ja dostałem Sebastiana Rajewskiego bardzo mocno zmotywowanego, takiego, który widziałem w jego oczach, że on naprawdę wierzy w to, że może ze mną wygrać. Nie mówię, już nie chcę tworzyć tej narracji, że poprzez
przegranej ze mną, po przegranej z Parnasem gdzieś przestał wierzyć w siebie i wynikiem tego był ten nokaut Varelli. Ale jednak nie można tego nie brać pod uwagę. Punkt kariery jest różny, są różne punkty kariery u zawodników, więc to musieli, łatwo było porównać, jakbyście walczyli jeden po drugim od razu. No tak. I to też... I też nie do końca, bo też robi walkę. Nawet jakby Varela zaraz walczył z Rajewskim po walce ze mną, to już nie do końca bije się z tym samym Rajewskim, bo bije się z tym Rajewskim, który przegrał z Marianem. Mm. Rozumiesz, że zawsze to jest, to zależy. Ale dobra, już wchodząc tak czy inaczej, Varela wygrał 3 walki w mocnym stylu, jest mocnym kickboxerem, walczył u siebie, jest młody, jest naprawdę zmotywowany. Więc ciężko powiedzieć, wiesz, że to jest gość na przetarcie. No o to chodzi, bo do tego zmierzałem, że ty, dając mu szansę w stójce, wyrównujesz te szanse. Bo jeżeli ty wylecisz z zaboleniem z szatni i sprawisz ten jego parter i 3 rundy go przeleżysz, mógłbyś to zrobić. To umówmy się, mógłbyś go 3 rundy przeleżeć, dać nudne widowisko i po prostu dowieść tą walkę do końca. Bo jestem głęboko przekonany, że jak dużo on nie zmienił w swojej grze przez ten rok, no to jednak nie jest aż tak przygotowany na to, jak ty siłowo, zapaśniczo i parterowo jesteś w stanie mu się postawić. Dlatego nie ma mowy o walce na przetarcie, też z tego powodu, o którym ty powiedziałeś, czyli powrót, plus to, że ty jednak dając szans, im więcej szansy w stójce, tym on ma te szanse się trochę bardziej równoważył. No coś w tym jest, no bo wiemy, że jest mocnym kickboxerem, więc no nie odkryje Ameryki, jeśli powiem, że walczenie z nim w stójce będzie dla niego na korzyść, ale wiesz, jak ja lubię prowadzić styl walki i lubię walczyć w tej stójce, lubię udowadniać dobrym zawodnikom stójkowym, że mogę pokonać ich w tej ich płaszczyźnie. I to już naprawdę wiele razy to się działo, bo chociażby z Maćkiem Kazieczko też doradzano mi, żebym go obalał, a uwziąłem się na tą stójkę. Z Sebastianem Rajewskim też uwziąłem się na tą stójkę i wiesz, było tak trochę za blisko. No, wygrałem te 3 rundy. Nawet wydawało mi się, jak oglądałem, że tą pierwszą też można było na mnie dać, ale potrafiłem zrozumieć, że dali na niego. No tak czy inaczej, już nie wracając do tego, gdzieś, jestem jednak stójkowym zawodnikiem, mimo że wywodzę się z parteru, to jednak jak się pogląda moje walki, to ten prym, że tak powiem, wiodę w płaszczyźnie stójkowej. Ale zobaczymy wszystko, jak to będzie wyglądało. Chciałbym Varelę pokonać w jego płaszczyźnie, to jest coś, na czym mi naprawdę mocno zależy. Ale jestem też takim zawodnikiem, który ma wiele do pokazania w różnych płaszczyznach. Zobaczymy totalnie, jak ta walka się ułoży. Plan jest walczenie z nim w stójce i po prostu odpowiednie zachowanie uwagi, czujności do sytuacji. Wątroba. Na pewno twoi trenerzy, na pewno ty na to zwróciliście uwagę. No masz długi korpus, można szukać tych kopnięć tam. On wam trochę zrobił prezent, tą walką z Sepkiem, bo pokazał, co potrafi, że potrafi kopnąć nie tylko midla, ale też fronta. Czy skupialiście się troszkę na tym, żeby jednak chronić tą wątrobę znacznie mocniej i od samego początku niż zwykle? A rozmawialiście z Sepkiem? On dostał na wątrobę, czy dostał na splot? A to wiesz, dobre, nie wiem, czy to nie było, widzisz, no teraz mi zabierze głos. Bo ja nie jestem, cały czas nie byłem pewny, czy on dostał tak na wątrobę, czy na splot, bo pamiętajcie, że na splot też potrafi chyba Dawid Śmiechowski trafił na splot Patryka Kaczmarczyka. I ostatnio też Michał Gniady, Misiek Kokos dostał też chyba. Też na splot, prawda? Dokładnie. Możliwe, możesz mieć rację. Więc to są takie, wiesz, 2 newralgiczne miejsca. Wydaje mi się, że wątroba jest gorsza, jednak coś mogę o tym powiedzieć po walce z Mateuszem Rębeckim. Wiemy co robi, wiemy co ma dobrego, wiemy, że dobrze kopie, więc gdzieś się na to szykowaliśmy. Ja dosyć, poza tym ciosem na wątrobę, który przyjąłem od Mateusza, raczej nigdy nie miałem jakiegoś większego problemu z przyjmowaniem ciosów na tułów. Pamiętam, że Romek Szymański w naszym rewanżu, oni mieli tam plan, żeby mnie trafiał boksersko na brzuch i wiele razy mnie trafiał, nawet pamiętam narożnik Romka Szymańskiego, chyba Bartek Jezierski, który mówił, tak, on tego nie lubi, wiesz, tak weszło i wiesz, cały czas takie teksty. Pamiętam, że to przyjmowałem i myślałem sobie, no nic się nie dzieje, jest dobrze, ból jest, ale to nie jest taki ból, wiesz, którego się nie da wytrzymać. Więc gdzieś nie mówię, że jestem na to odporny, bo też kiedyś mi się wydawało, że na wątrobę jestem odporny, bo jak na sparingach dostawałem, odczuwałem ból, ale myślałem, że to jest ból, który można spokojnie przetrzymać, a po walce z Rybeckim, jak
dostałem, to myślałem sobie, nie no, że to było po prostu, to było nie do wytrzymania. To był taki ból, który sprawił, że na tamtą chwilę odechciało mi się w ogóle MMA, że tak powiem. Naprawdę, to było coś niesamowitego. Nigdy takiego bólu nie przeżyłem. Nigdy. To było naprawdę ostre. Więc nie mówię, że jestem niezniszczalny. Po prostu wiemy co Varela ma dobre, wiemy jak dobrze kopie i po prostu staraliśmy się na to przygotować. W ostrych słowach twój menadżer dzisiaj się wypowiedział odnośnie komisji i związków. Rozumiem, że miał dużo roboty przy tym. Czy ty coś wiesz, o czym mówił? My oczywiście go zapytamy o to, na pewno na wszystko powie, ale co tak, czy były jakieś utrudnienia organizacyjne jakby ze strony dla niego jako menadżera? Co ty coś o tym wiesz? Było sporo badań, więcej niż zwykle. To było na pewno, bo chyba to o to mu chodziło. Zazwyczaj tyle, aż badań nie mamy przed walką w KSW. KSW aż nie wymaga tylu badań. Co wiadomo, odpowiednie sprawdzenie, jaki jest ten organizm u zawodników, ale nie było aż czegoś takiego. Tutaj naprawdę... Co takiego niestandardowego było na przykład? Rezonans, MRI, MRA głowy. Taki bardzo dokładny ten rezonans musiał być. Też EKG serca i tam różnego rodzaju... A kto za to płaci? Na szczęście ja nie musiałem płacić, bo mogę... fajnie wywołać, naturalnie to wyjdzie. Dziękuję MD Clinic. To wszystko ich zasługa. Dziękuję doktorowi Nagrabie, dziękuję Adriannie, która wszystko ogarnęła. Po prostu tak to załatwiła, że w tydzień to wszystko zrobiłem, a tego było naprawdę bardzo dużo. Więc nie... Tydzień czasu na badania? W tydzień wszystko zrobiłem. W tydzień, to bo... tak dużo generalnie. No tak, tak, bo to było od poniedziałku do czwartku. Każdego dnia musiałem chodzić na badania pomiędzy treningami, i trzeba było to zrobić, ale no, to takie wymogi, więc no, z jednej strony spoko, potrafię to zrozumieć, że Francja ma coś takiego, że chce dokładnie sprawdzić, ale z drugiej strony kojarzy mi się to z takimi też regulacjami, które tak lekko pachną komunist, że tak powiem. Ale nie jestem pewny, czy w tej sytuacji to nie jest dobre, żeby sprawdzić jednak... Zdrowie najważniejsze. No lepiej, żeby zawodnik zdrowi wychodzi do walki w pełni. No. Więc może w tej sytuacji te regulacje są okej. To te testy dopingowe, ten temat wywoływany przez ciebie setki razy, no to sobie... Hola. Nie tylko przeze mnie, bo połowę moich rozmów a propos testów antydopingowych, to są wasze pytania. A, no dobra, potem, to niech będzie 50 na 50. Potem mnie ludzie atakują, to znowu gada o tych testach, ale to 50% tego poruszania i w kółko tych wątków, to jest też, wy też go poruszacie, aczkolwiek... Jestem wam wdzięczny, bo przez lata, jeśli ja o tym nic nie pisnąłem, to raczej nikt o tym nic nie mówił, wszyscy mieli to w dupie, a widzę, że w ostatnim czasie gdzieś się wam udzieliło te moje paplanie o tym, gdzieś wam to się tak... Widzę, że nie na darmo o to pytacie, nie tylko, tak czuję, że nie pytacie tylko o to, żeby zwiększyć sensację, żeby wywiad był ciekawszy i bardziej klikalny, ale też dlatego, że czuję, że gdzieś tam wewnętrznie chcielibyście, żeby były. Tak przynajmniej mi się wydaje. No wiesz, bo to ja ci powiem tak. Z mojej perspektywy, ja bym w UFC w wadze ciężkiej zniósł badania. Jak pamiętam walki do Santosa z Kane Velasquezem, oglądałem to, co teraz tam się dzieje, to nie ma czego oglądać. Ja już nie wstaję na wagę ciężką, kiedy wstawałem na każdą prawie walkę, bo tam było co oglądać. Teraz to Łukasza Brzeskiego w sobotę obejrzę. I kilka walk ze szczytu. Nie uważam, że to ma sens generalnie w kategorii ciężkiej. A to jest to ciekawostką po prostu, bo to zawsze daje taki smaczek czysty, nieczysty. Do tego też zaraz jeszcze przejdziemy, ale chciałbym zapytać, czy ty coś wiesz już odnośnie tego, jak to będzie wyglądać? Bo no, Szymon Kołecki mi powiedział w wywiadzie ostatnio, że co-main event i main event jest badany. Nie pytają go o źródło wiedzy, Szymon Kołecki, że gdzieś tam coś sprawdza, dowiadywał się i main event, co-main event są. No ale ja słyszałem wersję chyba ze strony KSW, nie czy Wojek, kto tak to mówił, że main event i jedna walka z karty, natomiast teoretycznie chyba mogą sprawdzić też wszystkich, więc tutaj jest kwestia, jaka jest twoja wiedza na ten temat, czy będziesz, czy nie będziesz, czy już coś wiesz. Zero wiedzy, tylko pogłoski. Od jednej osoby słyszałem, że cała karta ma być badana, ale ta osoba powiedziała, że nie jest tego pewna. A ja w to wierzę, że to jest możliwe. No. To było fajne, to było spoko, ale... A to nie jest troski o was, na pewno. Myślę, że to jest raczej szukanie. Sprawdzenie tego, żeby przyjechali na nasz rynek zawodnicy, którzy są nieczyści, a potem ja tak uważam. Tylko pamiętaj, że
że zawodnicy, którzy biją się na tej gali, to praktycznie sami Francuzi, więc sprawdzaliby samych swoich. Ale wiesz, zawodnicy KSW też na tej, no jakby ich jest więcej. No z Heksagonu mamy 4 zawodników, 4 mistrzów, więc oni muszą się o to martwić na pewno. No ale generalnie jest 15 zawodników na kontrakcie z KSW, więc zawsze informacja pójdzie. No tak wygląda, no bo 4 mamy wypożyczonych, znaczy wypożyczonych, no tego się dowiemy jutro, bo ja też do końca nie wiem, jak to wygląda. Jest 4 mistrzów Heksagonu, z czego no Lejzer Runi zdaje się, no już walczy drugą walkę. Jest ten Prince Aonullah, NDIA i tego czwartego, już nie wiem, jak się nazywa. Więc 4. No jeszcze jest Alphan Rochel Labs, on tak, się bił raz. No ale i tak to są, wiesz, Francuzi, wiadomo, więc jakby chcieli badać wszystkich, no to wiesz, to dużo byłoby tych badań z tych swoich zawodników. W skrócie, nie wiem za bardzo, mam nadzieję, że 2 pierwsze walki będą badane, a co dalej, czy będą cała karta, czy nie, to już tak naprawdę mnie to nie interesuje. Ogólnie myślę, że jakby KSW miało wprowadzać badania, to też nie oczekiwałbym, że będą badać całą kartę, bo to dużo pieniędzy kosztuje. Myślę, że zawsze powinna być badana walka wieczoru, albo 2 ostatnie walki wieczoru i 3 jakaś, wiesz, taka, żeby nie mogli się inni spodziewać, na kogo wypadnie. Fani zauważyli jedną prawidłowość, to przejdziemy do tej całej karty właśnie, że mało Polaków jest. W wywiadzie Wojek mówił, ja go pytałem w którymś z wywiadów poprzednich. Że nie będzie chyba problemu z ułożeniem karty? Nie, pytałem o to chyba na początku, a ostatnio pytałem chyba o to, że no bo nagrywamy co miesiąc, pytałem go, czy był problem, czy, albo inaczej, czy nie było problemu, czy zawodnicy dzwonili, że oni może niekoniecznie na ten Paryż, że może coś wyjść, żeby jakby co, to nie brać ci pod uwagę. Powiedział, że wręcz przeciwnie. No ale mamy 2 Polaków na karcie. Finalnie fani zauważyli, że no z jednej strony chcieli walczyć tu wszyscy Polacy, a mamy 2. No mało być 3, no. Miałem dokładnie tą samą myśl, bo też widziałem ten wywiad i pamiętam słowa właśnie takie Wojka, także na spokojnie, nie mieliśmy, albo Wojek, albo Marty, nie jestem pewny, że nie mieliśmy w ogóle problemu z ułożeniem karty. Tak sobie myślę, no jeśli od początku celowali w Francuzów, których nikt nie, w Polsce nie zna, no to nie dziwię się, że nie mieli problemu z ułożeniem karty. My, raczej to pytanie było, bardziej pewnie było, to pytanie miało na rzeczy to, czy zawodnicy w KSW, czy są chętni i czy wśród nich nie będzie problemu ułożenie karty. Bo rzeczywiście finalnie, no widzisz, no praktycznie nikogo nie ma. Jest was 2, z czego ty chcesz być badany. Tak, tak. Ale dobrze, że jest Artur, bo jemu zarzucali też. Tak, dokładnie. No ja sobie w ogóle niesamowite, że jestem finalnie jedynym Polakiem z Polski. No tak. Że, bo miał być Sebastian Rejewski, nie wiem, czy ktoś tam jeszcze miał być przewidywany. No właśnie, to dowiemy się jutro. Tak, ale ciekawe, w ogóle ciekawy jestem, do kogo były telefony i kto mówił, że nie. Wiecie co, może na inny miesiąc zakontraktujcie moją walkę. Ciekawy jestem, kto tam odmawiał, ale to. Ja wiem, kto odmówił, Artur Gwóźdź, ucieka aż do Vegas. Tak? Tak. Bał się, że menadżerów też będą badać. No widzisz, kurwa, widzisz, co się dzieje w tym środowisku. Ja nie wiem, czy jak do Vegas podejdą, to czy lepiej, czy gorzej. Ja, też. Pozdrawiam Artura Gwóźdźa. W porządku, gość. No nie jest to, bo tak czy inaczej, no widzimy, jaką mamy kartę. Fajnie, że jest Mircza na tej karcie, fajnie, że jest Parnas, fajnie, że jest Artur, więc przynajmniej te 3 waleczki są takie, które raczej nie zanudzą kibiców. No i to już nie ma co gadać o tych testach i o tym, kto chciał się bić na tej karcie, kto nie. Też widziałem, że Rzębije wypadł, też słyszałem różne pogłoski, że to nie chodziło o kontuzję, ale to wiesz, to ludzie plotkują, nigdy nie wiadomo, co jest prawdą. Jeśli to była kontuzja, to nie ma co mu zarzucać. Chyba nie po to zgłosił swoją gotowość, po to, żeby od początku taką ściemę wyrobić. To w ogóle nie ma, to aż byłoby dziwne. Więc po prostu to już nie ma co się na tym koncentrować. Fajnie, że będą te testy, fajnie, że będę jakby osobą pierwszą z Polski, poza Arturem, który będzie bił się na gali KSW, na które będą badania antydopingowe. A jeszcze bardziej bym się cieszył, gdybym był tym właśnie jeszcze pierwszym Polakiem, który z tej Polski, który byłby badany. No słuchaj, Maria, no, na to czekamy, w takim razie tego liczymy. Ja jeszcze trochę pytań mam, ale zostawię je na jutro, bo nam zaraz z tego wywiadu podcast wyjdzie, jak już nie wyszedł. A na jutro mam trochę pytań, zresztą z wideobloga Piotka, on też zrobił wywiad. Dzień Zy to też taki wywiad w zasadzie, więc wyciągnąłem kilka kwestii, a to zostawimy na jutro, żebyśmy mieli jutro o czym gadać. Super. Po ważeniu. Pogadamy też o tych emocjach, zobaczymy, czy będą, czy nie będą gwizdać. O, to zrobimy tak, to te pozdrowienia po francusku, to się na jutro tego wydedukujemy. Jak to Paula nam powie, jak to powiedzieć, i jutro zaprosisz polskich fanów na waleczkę.
A teraz mam powiedzieć coś po francusku, czy nie? A umiesz? Nie, je m'appelle Marian. Bonjour, je m'appelle Marian. Czekaj, no dobra, to czekaj, to wyjmuję ten telefon. Ale była. O, nie, to miało być tak. Bonjour, je m'appelle Marian. A bientôt. O, i już mamy... Bonjour, je m'appelle Marian. A bientôt. O. Pięknie. I ja też, że m'appelle Mariusz i au revoir. Dziękuję bardzo. Dziękuję.